Witamy, witamy się serdecznie w nowym Vlogtoberze. Idziemy pompować rowery, bo nie mają powietrza. I no i musimy je po prostu napompować. No co z tymi drzwiami się tutaj stało, że one się nie otwierają. Zepsuły się chyba. No. Hakan tutaj. Tutaj. Ja ostatnio nie podołałam w pompowaniu. Idziemy Nisu, już! Tutaj jest mój rower, Hakana, Jasina, to jest właśnie Enisa. Coś tutaj się nadziało, coś dzieci szperały, bo nie możemy napompować kół. Z tamtych też powyciągane, powietrza nie ma, tutaj powyciągane jakieś korki, więc któreś dzieci się tu bawiło i brakuje w ogóle części, są jakieś pomieszane, nie wiemy. Sąsiad tam z dziećmi wyszedł. A tu nasze. Gwiazdy. Całe osiedle się już zbiera. Godzina ta i słońce świeci. Hakan jeszcze pompuje. Jasina rower. Teraz sprawdzimy jeszcze w ogóle nasze. Co się tam dzieje? Co się dzieje? Dajesz, Jasin? Jedziesz? Do góry! Pojechali. Hejge na pion. Eli, w ręce z koła. Kes, salcie no. Elif, du kannst auch mit denen so fahren. Deine Lubin! Elif, nowe makijaże. Hop! Ale jak ładnie, Elif! Pięknie! Nie, fajne! Teraz jeszcze a propos papierosów. Nie, to nie jest popielniczka, to nie są papierosy, tylko to jest świeczka, kochani, zapachowa, która stoi na korytarzu. My szanujemy swoich sąsiadów i nie palimy na korytarzu, tylko palimy na balkonie, jak wszyscy nasi sąsiedzi. Cześć, cześć, witam się z wami serdecznie w nowym Vlogtoberze. Już nawet nie wiem, w którym. Bo dwóch przez weekend nie dodawałam, ale i tak jednak jest ich sporo. Co ta pani chce? Pokaż się. Pokaż się, co ty tam masz? Otwierasz wszystkie szafki? Wszystko otwierasz? Wszystko wywalasz? Tak. Renisa wszystkie komody, wszystkie szuflady, non-topper z nich wyciąga, otwiera i tak przez cały Boży dzień. Co dzisiaj my będziemy robić? Nie wiem, bo pogoda jest taka, powiem wam, taka sobie. To nie babcia, nie. Babciu. Pogoda jest taka sobie, znaczy się jest chłodno, więc tak już jesiennie, nie ma słoneczka, jesiennie jest. Jutro mamy ciężki dzień z Elif, bo ma robione te ząbki pod narkozą. No i trochę się obawiam, jak to będzie, bo muszę iść z nią tam sama. Hakan niestety idzie do pracy, a jutro musi iść do tej pracy, bo ma tam sporo zleceń. Nisa pójdzie na służbę do cioci, bo po prostu bym nie dała rady, wiecie, tu Elif, tu Nisa, no nie dałabym rady, więc ciocia jutro ją do siebie bierze i tam będzie pewnie od rana do godziny 12 jakoś tak, raczej będzie też przerwa międzygodzinna, jak będą tam Elif wszystko to, wiecie, to ząbki robić, to będę mogła przyjść sobie do domu, to wtedy pojadę do cioci, wypiję u cioci kawę. Po godzinie po prostu wrócę i no i wrócimy później z Elif do domku. Pewnie będzie zmęczona, wiecie, jak to po narkozie, nie? Człowiek chce spać i w ogóle. No, także tyle. Jeśli chodzi o te ciemności, co mają nas nastać, to w ogóle jakaś jest parodia. Nie wiadomo, komu wierzyć, czy w ogóle nie wierzyć. Mój Agan oczywiście nie wierzy w to wszystko, bo mówi, że to nie jest realne, żeby ktoś wyłączył wam prąd. A wczoraj byliśmy u cioci, jak widzieliście, na tarasie i ciocia mówi, że dostali jakąś informację, ktoś tam, że na miesiąc ma nie być internetu i telewizji. O Boże!
a w ogóle już są słuchy, że już nie w listopadzie, tylko w styczniu mają wyłączyć cały prąd i że ma nie być prądu i cuda muda. Naprawdę, świat zwariował. Z jednego gówna do drugiego gówna. Naprawdę. Oj, Boziu, jest naprawdę coraz gorzej. No i oczywiście, żeby robić zapasy. Ja nic takiego jakoś nie mam. Zawsze mam jakieś tam zapasy w domu, które są potrzebne. Jakieś makarony, mąki, ryże, kasze. To zawsze mam ekstra w domu. Jedynie, co muszę po prostu sobie dokupić, to chyba grilla na balkon. Bo jak włączą nam ten prąd, to nie będę miała gdzie gotować. Aj, damy radę, no. Damy radę, rozpalimy tu ognisko na osiedlu i będą wszyscy obiady gotować. Oj, no nie wiadomo, czy to się śmiać, czy brać to wszystko na poważnie. No nie mam pojęcia. Jak widzę, jak ludzie piszą komentarze gdzieś tam w internetach pod tymi wiadomościami, to po prostu większość nie wierzy w takie rzeczy. No ale wiecie, no. Oj, ludzie są różni. I każdy wierzy w co innego. Wyszłam sobie z Nisą na spacer. Tutaj jest nasz kościółek. Tam jest cmentarz. Ale powiem wam, że jest tak, no, chłodnawo, ładne wrzosy powsadzane tutaj w doniczkach. Właśnie przychodziłam koło przedszkola, patrzę, dzieciaki idą. Mówię, o kurczę, Zara, Elif mnie zobaczył, nie chciała iść do domu. W takich żółtych kamizelkach, w ubranie przeciwdeszczowych, pomarszowali. Widziałam, nie, ale oczywiście chciała iść. Ja mówię, uciekaj, idź szybko, idź szybko. I poszła. A ja się przeszłam. Bo zawsze wychodzę z Nisą, żeby sobie zasnęła, ale jeszcze nie śpi, sobie podziwia tutaj widoki cmentarne już teraz. To jest kapliczka. Także zrobimy sobie kółeczko. Pójdę tutaj na taki park z drugiej strony, może jakieś grzyby będą. Poszukamy, zobaczymy. W razie czego zawsze może mi sąsiad z dołu sprawdzić, bo oni chodzą na grzyby, widziałam. Więc w razie czego zaniosę i mi sprawdzi. Plac szkolny i dzieci zdają na karty rowerowe. Jest pan policjant nawet. I zdają dzieci na karty rowerowe. Ponoć od 5 klasy się tutaj zdaje. Właśnie muszę się zapytać Jasina. Ten syn od sąsiadki zdawał w 5 klasie i tam sobie dzieci jeżdżą. Ja kiedyś mówię, co to jest za plac tutaj pod tą szkołą? Mówię, co prawo jazdy ktoś zdaje? A oni tutaj mają plac rowerowy. Pan policjant dozoruje. Zdają prawo jazdy, karty rowerowe. To też taki stary bardzo budynek jest. Nikt tutaj nie mieszka, on się rozlatuje wręcz. Ale fajne ma z tyłu podwórko. I nie wiem, czy to jest na sprzedaż, czy nie, ale pomimo to, jakby było to na sprzedaż, to rozbiórka tego jest bardzo, bardzo kosztowna. Ale ogródek z tyłu ma bardzo duży i fajny. No to już teraz wiadomo, zarośnięty, ale jest olbrzymi. Bardzo fajnie tutaj by można zrobić. Zabiły dzwony. Ach, powiem, że fajnie jest się tak przejść takim laskiem, zobaczcie. Z tamtej strony i odświeżyć sobie umysł. Oh, trochę tej, wiecie, złej energii. No bo to jednak, wiecie, ja jestem osobą publiczną i muszę się czasami zmierzać z osobami, które lubią dokuczać innym, że tak powiem. Także czasami lubię tak sobie pochodzić i sobie poprzemyślać wszystko. Pomyśleć o życiu, o dzieciach, o rodzinie. Teraz człowiek się lepiej czuje. Eli w przedszkole przyszła tutaj do nas na plac. Gdzie ta moja Ela? Tutaj jest kasza bulgur na dzisiaj. A tutaj będzie ciecierzyca, gotuje się, znaczy podsmażyłam mięsko, cebulkę, salcze i to zalałam to wodą, teraz się to gotuje i dam taką już gotową z puszki po prostu ciecierzycę, poprzyprawiam i troszeczkę na kwaśno zrobię i będzie ekstra.
co? Konwersacja Jasina Superman. Z kolegą na balkonie. No, English. Sąsiedzi. Ja z lizaki rzucił kolegą. Wow! No, takie to wyszło. Wam pokażę. To łychę, zobaczcie. Tak, bardziej na kwaśno, także jest pycha. Elif zasnęła, jest po 18. Ja wyszłam jeszcze z Nisą, chłopcy jeżdżą na rowerze. Hakan został z Elif. Chyba też zaraz zaśnie. Po prostu męczony jest i też chyba zaśnie, a Nisa tutaj. Ja jeszcze wyszłam, bo dopóki jest fajna pogoda, można jeszcze pochodzić. Chłopcy tutaj jeżdżą rowerem. Także ja sobie jeszcze tutaj wyszłam na dzielnicę. Oj, Elif, dobrze, że zasnęła, bo już wieczorem musiałaby mieć dietę, tylko wodę pić, coś tam, nie wiem jeszcze. Aha, tłuszczu nie jeść i w ogóle. Więc tak to by co chwilę coś chciała, wołała, tak co zasnęła, już będzie spała do rana. Bardzo zmęczona była dzisiaj Elif. Gdzie idziemy, Jasin? Nie wiem. Na spacerek? Ameryki. To chyba byś nie doszedł do tej Ameryki. Mamy picie dwa. Ta, no. I wiesz, ile tysięcy kilometrów? No. Do Polski byś może i dojechał tym rowerem. 450 do Wałbrzycha mamy. No nie no. Dużo, niedużo, rowerem daleko. A gdzie nic? Tam. Chyba kolegę spotkał, nie. Nie wiem. Enik! Zawieź nas do Warszawy. Zobaczcie, jakie tutaj piękne kolory. Pięknie. Już idziemy. Tutaj Jasi mówi, że tu pod tymi koło tych drzwi chodził tutaj z klasą i tutaj robili zdjęcie, no bo bardzo ładnie to wygląda. My też zrobiliśmy zdjęcia. Powoli, uwaga na ulicę, okej? Okay? Kochani, także my z wami będziemy się już żegnać w tym vlogtoberze. Idziemy do domku. Tutaj jest po prawej stronie już zaraz nasze mieszkanko, bo tu jest ten park, plac zabaw, ten koło domu, o tutaj na dole. Chłopcy pojechali. Także my się będziemy z wami już dzisiaj żegnać. Trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia. Mam nadzieję, już jutro.